Demontaż hybrydowego sterownika silnika montowanego w Oplach z silnikiem benzynowym o pojemności 1,4 i 1,6 litra. Uwaga! Podczas demontażu zapłon powinien być wyłączony. Dla ułatwienia należy zdjąć plastikową pokrywę. Sterownik zazwyczaj umieszczony jest po prawej stronie silnika. Najpierw odpinamy wtyczki. Służą do tego metalowa dźwignia i plastikowa szyna wysuwana z wtyczki. Najbezpieczniej ciągnąć dźwignię i wysuwać szynę w tym samym momencie. Na początku może iść ciężko, gdyż wtyczki bywają zabrudzone. Wtedy należy sobie pomóc, wypychając szynę śrubokrętem. Sterownik przykręcony jest na 4 śrubki. Zdemontowany sterownik starannie pakujemy do paczki, do której dołączamy kartkę z adresem zwrotnym i numerem kontaktowym. Zadzwonimy do Ciebie na wskazany numer, gdy tylko paczka do nas dotrze. Naprawą elektroniki samochodowej zajmujemy się od lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Więcej na elektrobip.pl.